Złodziej ukradł mi samochód tylko po to, żeby zatankować go na stacji, na której pracuję. Moim pierwszym samochodem był Jeep CJ7, rocznik 1984. Jak na standardy biednego nastolatka żyjącego w latach 90., był to prawdziwy skarb. Żeby na niego zarobić, wziąłem nocną zmianę na stacji paliw i ciężko harowałem przez długi czas. Któregoś dnia pożyczyłem moje maleństwo bratu, który akurat zabierał dziewczynę na imprezę. Około pierwszej w nocy spanikowany braciszek zadzwonił do mnie, mówiąc, że zostawił kluczyki w samochodzie i ktoś go zwinął. Byłem zdruzgotany. Rozmawiałem z bratem przez telefon i wypytywałem o szczegóły, gdy nagle zobaczyłem, jak złodzieje podjeżdżają na stację, żeby zatankować. Na całe szczęście nie zdążyłem naprawić wskaźnika gazu, więc bez przerwy pokazywał on pusty bak. A jedyną stacją benzynową w okolicy otwartą 24 godziny na dobę była ta, na której akurat pracowałem. Uruchomiłem cichy alarm i poszedłem do moich nowo przybyłych klientów, żeby pomóc im zatankować. Udawałem, że napełniam samochód gazem i czekałem na dobrą okazję, żeby wykonać jakiś ruch. Gdy złodzieje wyszli na chwilę z auta, wykorzystałem okazję i ukradkiem wyjąłem kluczyki ze stacyjki. Nie wiem, jaki był tok myślenia tych osobników, ale kulturalnie zapłacili za gaz, jak na przestępców przystało, i zaczęli się żreć o to, kto ostatni miał kluczyki. Sprzeczali się tak długo, że policja zdążyła przybyć na miejsce. Cała sytuacja była na tyle zawiła, że musiałem tłumaczyć oficerowi jej przebieg kilkukrotnie, zanim zrozumiał, co jest grane. Nigdy nie zapomnę tego zdziwienia wypisanego na twarzach złodziei, gdy dowiedzieli się, kto jest właścicielem pojazdu. Policjanci śmiali się do rozpuku, składając raport centrali, a w międzyczasie niedoszli kryminaliści siedzieli, zakłóci w kajdanki na tyłach radiowozu. Następnego dnia historia trafiła na pierwsze strony gazet. Jak się okazuje, czasami karma wraca o wiele szybciej, niż można by się tego spodziewać. I dlatego właśnie nie powinieneś wywlekać swoich brudów na światło dzienne. Ktoś może to wykorzystać. 5 lat temu po raz pierwszy zaczęłam wynajmować prawdziwy dom. Do tej pory mieszkałam w bloku i powoli zaczynał mi doskwierać brak prywatności oraz przestrzeni. Byłam tak bardzo podekscytowana myślą o zmianie otoczenia, że nie mogłam się skupić na niczym innym. Niestety rzeczywistość nie okazała się tak różowa. A wszystko to za sprawą mojego upierdliwego sąsiada, który uprzykrzał mi życie przez kolejne 4 lata. Mężczyzna miał około 50 lat i jest najlepszym dowodem na to, że dojrzałość wcale nie przychodzi z wiekiem. Pomimo 50 na karku, facet nie wykazywał żadnych oznak dorosłości i nadal żył na garnuszku rodziców. Każdą wolną chwilę spędzał na dopieszczaniu i podziwianiu swojej ciężarówki, przez co sprawiał wrażenie, jakby mieszkał na podjeździe. W interakcjach z innymi ludźmi również nie wykazywał się niczym wyjątkowym. W przerwach od przechwalania się swoimi wątpliwymi moralnie uczynkami podbijał do żon i córek innych mieszkańców osiedla. W momencie, w którym się wprowadziłam, wciąż trwała zima. Dzięki opadom śniegu szybko zaczęłam dostrzegać pojawiające się w moim ogródku ślady stóp. Później dowiedziałam się, że ten stary zboczeniec zakradał się nocą pod moje okno i perfidnie mnie podglądał. Szybko podjęłam stosowne kroki i zamontowałam kamery wokół domu. Co o dziwo poskutkowało, a przynajmniej częściowo. Nie byłam już nawiedzana podczas oglądania telewizji czy też grania w gry. Ale za to mężczyzna zaczął kosić trawę w moim bocznym ogródku i robił to za każdym razem dzień po mnie. Zapytałam właściciela, o co w tym wszystkim chodzi, na co ten pospieszył z wyjaśnieniem, że staruch ubzdurał sobie, że ta część posesji należy do niego i nalegał na wytyczenie nowych granic. Na szczęście chodziło tylko o trawę, to też nie drążyłam dalej tematu i dałam mężczyźnie wolną rękę. Wtedy nawet bym nie przypuszczała, że sytuacja zacznie eskalować tak szybko. Gdy przyjmowałam gości, Michałowi zdarzało się gapić na nich i czasami nawet rzucać kąśliwe komentarze pod ich adresem, kiedy akurat nie było mnie w pobliżu. Ponadto facet zawsze znajdował jakiś powód, żeby być tam, gdzie ja. Nieważne, czy chodziło o podwórko, czy też mój dom. Kiedy akurat kosiłam trawę, mężczyzna rozkładał sobie leżak i obserwował moje poczynania, zbierając manatki, jak tylko kończyłam to robić. Doszło nawet do tego, że pewnego ranka wypuścił psa na moje podwórko, zamiast zrobić użytek z własnego, które było ogrodzone. Miałam tego serdecznie dość, więc powiedziałam mu, żeby trzymał się z dala od mojej posesji.
Słysząc to, Michał zdradził mi, że planował włamać się do mojego domu i zepsuć kamery oraz komputer. Natychmiast wezwałam policję, ale jakoś się z tego wykaraskał. Tak więc skończyło się jedynie na pouczeniu. Cała sytuacja zmęczyła mnie na tyle, że zeszłej jesieni zakomunikowałam właścicielowi domu, iż zamierzam się wyprowadzić. W trakcie tej rozmowy dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy na temat mojego przerażającego sąsiada. Dowiedziałam się m.in. o tym, że miał w planach założenie szemranego biznesu przy użyciu czeków z odszkodowania, które dostawał z racji kontuzji doznanej w pracy. Wydaje mi się, że na całym osiedlu nie mieszka choćby jedna osoba, która lubiłaby Michała. Nawet sam właściciel miał co do niego pewne obiekcje, ponieważ facet niejednokrotnie próbował poderwać jego żonę, a gdy to się nie udawało, zabrał się za jego 17-letnią córkę. Jeszcze przed przeprowadzką chciałam wyrównać porachunki, dlatego pewnego dnia zaczaiłam się w ogródku i nagrałam filmik, na którym widać było, że mężczyzna nie ma żadnej kontuzji i bez większego wysiłku przenosi 50 worków ściółki i parę drabin. Wysłałam nagranie oraz zdjęcia do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, który przeciwdziała wyłudzeniom odszkodowań. Postanowiłam podzielić się tą historią ze światem, ponieważ właśnie dowiedziałam się, że mężczyzna został uznany za winnego oszustwa i jest zmuszony oddać całą wyłudzoną kwotę, a przy okazji grozi mu pobyt w więzieniu. Przysięgam, że już nigdy więcej nie zamieszkam na tak ciasnym osiedlu. Jeśli mnie zdradzisz, to nici z wakacji. Jeszcze będąc w związku, każde wakacje spędzałam w ośrodku czasowym w Kankan wraz z moim partnerem i grupką przyjaciół. Jednakże w tym roku plany odrobinę się pozmieniały, ponieważ zostałam nie tylko zdradzona, ale również wykorzystana. Dowiedziałam się o tym, kiedy otrzymałam maila potwierdzającego zakup biletów na wakacje dla mojego chłopaka i jego kochanki. Nie ukrywam, że było mi z tym ciężko. Chciałam rozstać się z nim po ludzku, ale ten bezczelny dupek nie chciał mi zwrócić pieniędzy za kankan, które wpłaciłam wcześniej. Robiłam co mogłam, żeby je odzyskać, ale gnojek był nieugięty. Minęło parę dobrych tygodni, zanim doszłam do siebie po rozstaniu i byłam gotowa na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Kiedy wpadłam po resztę moich rzeczy do naszego, niegdyś wspólnego domu, po raz ostatni poprosiłam go o zwrot pieniędzy za kurort. Znowu odmówił. Los tak chciał, że przez moją nieuwagę omyłkowo spakowałam jego paszport zamiast swojego wygasłego i odjechałam. Wygląda na to, że wizja niemalże darmowych wakacji kompletnie przyćmiła mu umysł, bo nawet nie sprawdził ważności dokumentów i odmówiono mu z tego powodu wstępu na pokład samolotu. Może nie odzyskałam swoich pieniędzy, ale przynajmniej mam satysfakcję z tego, że on też nie zrobił z nich użytku. Parę tygodni później zwróciłam mu paszport, który znalazłam w swoich rzeczach. Dziwne, prawda? Ciekawe, skąd się tam wziął. Dupek momentalnie zażądał ode mnie zwrotu pieniędzy za bilet, które przeze mnie przepadły. Przystałam na to pod jednym warunkiem, że on odda mi kasę za pokój w ośrodku wypoczynkowym, który był o niebo droższy. Jakiś dzieciak próbował zarobić na motocyklu, który mu sprzedałem, wykorzystując zrobione przeze mnie fotki. 2 lata temu wystawiłem swój nieużywany już motocykl na OLX. Zainteresował się nim jakiś młodziak świeżo po 20 i nawet nie przyniósł ze sobą żadnego stroju do jazdy, kiedy wpadł do mnie, żeby go obejrzeć. Żadnych ochraniaczy, kasku ani nic z tych rzeczy. Tłumaczył się tym, że zostawił cały sprzęt w domu, ponieważ zobaczył ogłoszenie w pracy i chciał jak najszybciej zobaczyć pojazd. Na jego prośbę przyjechałem się motocyklem po ulicy, żeby pokazać mu, na co stać to cudeńko. Przyznał, że wszystko prezentuje się cudownie i kupił motocykl po tym, jak zszedłem trochę z ceny. Wydawał się naprawdę miłym dzieciakiem, a poza tym, jak już wcześniej wspomniałem, motor nie był mi do niczego potrzebny. Nie chciałem, żeby coś mu się stało, dlatego pomogłem mu przetransportować motocykl do jego domu, spod którego odebrała mnie później żona. Następnego dnia, kiedy przeglądałem sobie OLX-a, trafiłem na swój własny sprzęt wystawiony po zawyżonej cenie. Nawet zdjęcia, które zamieszczono, były wykonane przeze mnie. Zarabiam na życie jako fotograf, dlatego strasznie zabolał mnie ten plagiat. Byłem cholernie dumny z tych konkretnych fotek. Dzieciak mógł sobie robić z tym motocyklem, co tylko chciał, bo go kupił. Ale nie zamierzałem tolerować bezczelnego wykorzystywania mojej ciężkiej pracy. Wysłałem do niego SMS-a, w którym kazałem mu zdjąć zdjęcia i zrobić własne. Niestety nie posłuchał mnie.
Dlatego w ramach zemsty wrzuciłem kolejne ogłoszenie na OLX, gdzie podałem jego numer. Treść oferty brzmiała mniej więcej tak. Darmowe kury i kozy. Jestem stary, zmęczony i wydaje mi się, że najwyższa pora na emeryturę. Mam 600 kur i wystarczająco dużo kogutów, żeby je zapłodnić. Do tego jestem właścicielem 40 kóz. Chciałbym mieć pewność, że zwierzątka trafią w dobre ręce. Kto pierwszy, ten lepszy. Odczekałem jeden dzień, a następnie zadzwoniłem na jego numer, podając się za osobę zainteresowaną ofertą. Halo! Brzmiał na totalnie wycieńczonego. Dzień dobry, ja w sprawie tych kurczaków. Nie ma i nie będzie żadnych kurczaków, dupku. Dajcie wy mi wszyscy święty spokój, dotarło! Odczekałem chwilę, po czym zapytałem. A może kozy? Nie mam żadnych śmierdzących zwierząt! Wrzasnął i się rozłączył. Następnego dnia dzieciak napisał do mnie z informacją, że usunął zdjęcia. Błagał mnie o zdjęcie oferty z jego numerem, ponieważ miał już dość ciągłych telefonów. Podziękowałem mu za spełnienie mojej prośby, po czym zapytałem, o co do cholery chodzi z kurczakami, ale nie dostałem na to żadnej odpowiedzi. Może zaopiekujesz się moimi bąbelkami? Za czasów, gdy jeszcze byłem nastolatkiem, moja ciotka miała w zwyczaju prosić mnie o opiekę nad jej dziećmi. Nie zdarzało się to aż tak często, więc podchodziłem do sprawy na luzie. No, przynajmniej tak długo, jak dostawałem darmową pizzę, a dzieciaki dobrze się zachowywały. W każdym razie kobieta była rozwódką i po paru latach w samotności wyszła ponownie za mąż. Dzieci jej nowego partnera były niczym aniołki, dlatego nie miałem nic przeciwko temu, żeby od czasu do czasu się nimi zająć. Niestety od tego momentu wszystko zaczęło lecieć na łeb na szyję. Po pierwsze, straciłem przywilej darmowej pizzy. Po drugie, ciotka z mężem notorycznie się spóźniali i nawet nie odwozili mnie do domu, przez co nie mogłem sobie zorganizować czasu wolnego. Na szczęście byłem wtedy sporych rozmiarów 16-latkiem, więc nikt mnie nie niepokoił, gdy wracałem do domu w godzinach nocnych. Zdarzało się, że moja praca niańki dobiegała końca dopiero o 2 w nocy. Nie wiem, czy to mąż zrobił jej pranie mózgu, ale ciotka zaczęła traktować mnie jak swoją własność i naciskała, żebym opiekował się jej dziećmi co tydzień, oczywiście w ramach wolontariatu. Gdy odmawiałem, kobieta robiła się nerwowa i uszczypliwa, a także często wyładowywała gniew na mojej mamie, doprowadzając ją do łez. Nie mogłem biernie się temu przyglądać, dlatego zaplanowałem zemstę doskonałą. Któregoś dnia cioteczka zadzwoniła ze swoją standardową gadką, twierdząc, że wrócę do domu o 22. Bla, bla, bla. Przytaknąłem i zgodziłem się popilnować dzieci, ale w planach miałem ciekawsze zajęcia. Wbiłem im na chatę jak do siebie. Wbrew zasadom ograbiłem całą lodówkę z jedzenia, a około północy postawiłem dzieciaki na nogi i zaproponowałem noc filmową. Na początku bąbelki były zdezorientowane, ale wizja siedzenia do późna szybko rozjaśniła ich umysły. Dla dodatkowego pobudzenia dałem każdemu po puszce Red Bulla i paczce lizaków. Mniej więcej 20 minut później wrócili ich rodzice, a ja ulotniłem się z miejsca zbrodni. Chyba poskutkowało, bo już nigdy nie zostałem poproszony o nieńczenie ich dzieci. Opowiedzieli o całym zajściu moim rodzicom i tata dał mi lekką reprymendę, ale nie był w stanie zapanować przy tym nad śmiechem, dlatego wszystko uszło mi płazem. Miło mi, że zostałeś do samego końca. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o dzisiejszych historiach. Mam też nadzieję, że zerkniesz na poprzedni odcinek z tej serii. Dzięki. Cześć.